Jak sprawdzić słuch muzyczny? A muzja jest wyrokiem? Cześć, Wokalista TV. Dziś krótko powiemy sobie, jak możemy słuch ten sprawdzić i powiemy sobie o amuzji. Odpowiemy na nurtujące pytanie, czy to oznacza wyrok. Uważasz, że nie masz słuchu? Dlaczego tak twierdzisz? Odpowiedz sobie na to pytanie. A ja powiem, że wielu uważa, że go nie ma. Lecz wynika to z nieznajomości samego pojęcia. Czy nieczyste śpiewanie wynika z braku słuchu? Wyobraź sobie, że możesz mieć świetny słuch. Naprawdę. Tylko inna przyczyna składa się na to, że fałszujesz. A wiesz jaka? Pewnie słyszysz, że to robisz. A więc jest przyczyna. A jaka? Brak kontroli. Ale masz słuch, więc nic, tylko się cieszyć. Bo kontrola głosu jest w twojej mocy. Stać się na to. Problem pojawia się wtedy, kiedy śpiewasz, nie masz słuchu, ale tego nie słyszysz, a wszyscy wokół ciebie słyszą i zatykają uszy. Jeśli słyszysz, kiedy ktoś fałszuje, kiedy śpiewa czysto i kiedy słyszysz, kiedy sam fałszujesz i wiesz, jak powinno być dobrze, no oryginał, masz słuch. Pamiętajmy jednak, że słuch można mieć lepszy albo gorszy. I mam następującą wiadomość. Możesz go sprawdzić. Jak? W opisie podaję link do tego testu. Twoje zadanie w teście zdecydować, czy słyszana melodia to ta sama melodia odegrana dwa razy, same, czy były to dwie różne melodie, different. Nieraz są takie melodie, że będzie nieznaczna różnica, więc nawet osoba ze świetnym słuchem może mieć problem. Osiągając wynik 60%, właściwie powyżej 60%, znaczy się, że jest ok. Jak będzie więcej jak 80%, to naprawdę będzie pięknie. A więc do dzieła! A teraz druga część, być może bardziej przerażająca. Amuzja. Cytując Wikipedię. Amuzja. Głuchota wybiórcza w stosunku do tonów muzycznych. Często towarzyszy afazji. Lokalizacja jej łączy się z uszkodzeniem zwojów skroniowych poprzecznych po stronie lewej. Rozróżniać należy amuzję czuciową, sensoryczną, wyrażającą się w utracie wyobrażeń muzycznych, i amuzję ruchową lub konstruktywną, motoryczną. Tak czy inaczej, mając tą przypadłość, czy jest nadzieja? Tutaj muszę odesłać do poprzednich tematów. Musisz sobie zadać pytanie, czy warto. Jak bardzo chcesz być w muzyce? Czy koniecznie chcesz poświęcić czas mimo wszystko i walczyć, by móc śpiewać? A może lepiej też muzycznie spełniać się, ale innymi drogami? Jako kabareciarz, aktor, menadżer muzyczny, szef wytwórni, a może tekściarz piosenek to twoje powołanie? Dam też przykład Simona Cruella, człowieka mającego wielki wpływ na taki program jak X Factor. Można? Można. Są różne sposoby, by być na scenie. Cóż, każdy musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czego chce. Bo czy nie ma nadziei na amuzję? Cóż, zawsze jest. Tylko, czy warto poświęcić bardzo długi czas? Przemyśl to i podejmij decyzję. Jeśli to zrobisz, to do boju. Nie poddawaj się. W następnym temacie powiemy sobie, jak można poprawić słuch muzyczny. Przed tym jednak będzie vlog o różnych sprawach. Ale będzie podsumowanie dotychczasowych tematów. Jak również, cytuję, naucz pomagać się, jak dostajesz pomoc od innych, doceniaj innych, nie bądź samolubny. Czyli oto, co dzieje się na Facebooku i YouTube. Życzę wszystkiego dobrego, pozdrawiam i do następnego. Cześć!